Ilu z was, jakbyśmy dzisiaj przesiedli, odprawiali, ilu z was by poszło dzisiaj do komunii? Nie podnoście rąk, ale sobie pomyślcie. Teraz wyobraźcie sobie, przychodzi w jednym momencie kataklizm, tutaj, nie wiem, spada bomba, kościół się rozwala i tak dalej. Ludzie, którzy nie idą do spowiedzi, do komunii, znaczy, że są w stanie grzechu śmiertelnego. Czyli to znaczy, że po śmierci czeka mnie potępienie. Nie chcę straszyć, ale taka jest prawda. Człowiek, który jest w stanie grzechu śmiertelnego, jest w ramionach złego ducha. Znaczy, że on nam kieruje, a nie Pan. To jest normalne, to nie jest normalny stan życia chrześcijańskiego, życie w grzechu. Normalnym stanem jest życie w łasce, życie w miłości. Czwarty warunek dobrej spowiedzi to jest szczera spowiedź. Moi drodzy, chcę tutaj powiedzieć o jednej bardzo, 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 bardzo istotnej sprawie. Mianowicie może się tak zdarzyć, że kiedyś tam, kilka lat temu, na spowiedzi nie wyznałem jakiegoś grzechu, bo się bałem, bo mi było wstyd. Taka spowiedź, na której zatajam grzech, jest spowiedzią nie tylko nieważną, ale jest też spowiedzią świętokradzką. Co to znaczy? To znaczy, że ja, wychodząc od spowiedzi, wchodzę z jeszcze większym grzechem. Jeśli potem przystępuję do Komunii Świętej, Komunię Świętą przystępuję świętokradzką i każda następna spowiedź jest świętokradzka, jest następna Komunia Świętokradzka. Dlaczego? Moi drodzy, to jest próba oszukiwania Pana Boga. Ja nie jestem ojcem Pio, chociaż jestem do niego podobny. Ojciec Pio miał dar czytania w ludzkich sercach. Jeśli widział, że ktoś przychodzi i kręci coś podczas spowiedzi, to go wyganiał z konfesjonału. Nie wszyscy mają taki dar, może księża mają. Ale co? Księdza oszukasz na spowiedzi. Oczywiście. Nie powiesz prawdy, powiesz półprawdę i tak dalej. Ale pamiętaj, że spowiadając się, kłamiąc na spowiedzi, oszukujesz Pana Boga. I potem co? Ten grzech tak naprawdę od ciebie krzywdzi. Miałem kilka spotkań z ludźmi, którzy zatajony grzech, którzy nosili od wielu, wielu lat, on spowodował naprawdę urazy psychiczne, bo sumienie cię nie da żyć. To jest ta spirala grzechu, w którą ja wchodzę. Nie chcę wyznać, bo mi wstyd, bo mi głupio. I potem się boję przyznać, że mi było wstyd. I koniec. Żyję. Życie tak współczuję człowiekowi, który w taki sposób żyje. Bo to jest życie w ciągłym stresie, w ciągłym napięciu. Życie w ciągłym poczuciu zła popełnionego. I dlatego może dzisiaj jest dla was okazja, żeby na spowiedzi naprawdę z pokorą powiedzieć: Panie Boże, stało się tak kiedyś w moim życiu. Pan Bóg cię nie wygoni, ksiądz cię nie wygoni. Naprawdę to nie są czasy, kiedy mam nadzieję, że księża się gorszyli grzechami, jakie ludzie popełniają w konfesjonale. Pamiętaj, że najlepszym lekarstwem na twój grzech jest prawda. Pan Jezus mówi, prawda cię wyzwoli, prawda cię wyzwoli. Prawda sprawi, że będziesz wolny. Dlatego się nie bój. Szczera spowiedź, to jest ważne. Ja czasem widzę, wiecie co mnie najbardziej denerwuje w spowiedzi? Jako księdza, jako tutaj, który spowiada, że przychodzi ktoś z formułką, którą wyuczył się przez lata, i twierdzi właśnie, że przez to wywali tę formułkę i już wszystko jest z głowy, nie? Nie słuchajmy musi i tatusia, i paciorka nie odmawiają, więcej grzechu nie pamięta. Bój się Boga, masz 40 lat. Rodzice 10 lat nie żyją, a ty mówisz, że nie słuchałem musi i tatusia. Jest takie coś. Naprawdę jest coś takiego. Nie próbujcie sobie kpić z tego, nie? Grzech jest sprawą zbyt poważną, żeby traktować go automatycznie. Grzech jest sprawą zbyt poważną. Jak ja będę podchodził do tajemnicy miłosierdzia, tak Pan będzie podchodził do mnie, jeśli ja podejdę dojrzale, z szacunkiem i wprawdzie, to Pan Bóg naprawdę przyjmuje mnie jak syna, jak dziecko. Natomiast jeśli ja sobie to olewam, nie kpijcie z Pana Boga, bo to się skończy nieźle dla Boga, ale dla mnie. Do tego, kto kpi. I piąty warunek dobrej spowiedzi. Zadośćuczynienie Panu Bogu bliźniemu. Warunek też, o którym zapominamy. To nie chodzi o to, żeby odbędzić pokutę, którą mi ksiądz dał. Ale chodzi o to, żeby spróbować naprawić zło, które ja zrobiłem. Jeśli kogoś obraziłem, co mam zrobić? Jeśli przeprosić,
Jeśli ja komuś coś ukradłem, mam obowiązek to oddać. Jeśli nie dam rady oddać, to w jakiś inny sposób je nagrodzić. Jeśli ja kogoś okłamałem, to mam to odwołać. Trudno odwoływać oszczerstwa, plotki. Wstać i powiedzieć w prawdzie, słuchajcie, to co mówiłem o niej, to jest, nie, co mówiłam o tam Kaśce, to jest nieprawda, nie? Kłamałam. Oj, współczuję, ale takie coś, ale to trzeba robić, nie? To uzdrawia człowieka, uwalnia od grzechu. Uwalnia od grzechu. Moi drodzy, to się tylko takie wydaje, wszystko bardzo trudne i skomplikowane. Tak naprawdę to jest sakrament spowiedzi, to jest jeden z najpiękniejszych sakramentów. To jest miejsce spotkania Bożej miłości z ludzką słabością. A ta Boża miłość jest naprawdę większa niż nasz grzech. Gdzie się wzmógł grzech, tam się rozlała łaska. I w to wierzymy. I w to wierzymy. I nie daj sobie wyrwać, nigdy nie daj sobie wyrwać tego spotkania z miłością, która przebacza. Jeśli nie dasz, jeśli to będzie obecne w twoim życiu, jeśli będziesz poważnie do tego podchodził, zobaczysz, że Pan będzie robił porządek w twoim życiu, w twoich emocjach, w twojej miłości i we wszystkim.